Cześć, siemanko, guten morgen, Warum Klaszyna z tej strony, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę chciał wam pokazać trochę, jak Crossa Vento jedyneczkę z 2013 roku, moją pierwszą szosę, troszkę przerobię, a mianowicie mam tu na myśli to, że będzie wymiana osprzętu. W tej chwili ten Cross jest na grupie Turneja, nawet nie wiem ile ma z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięciorzędowy, 9x3. I będziemy przerabiać to na 105. Będziemy wymieniać klamkę manetki, korbę, z tym, że korba wleci GRX-a. Przerzutka tył, przód będzie 105. No i oczywiście z tyłu wleci nam kaseta Ultegry. Co jeszcze się zmieni? Zmieni się to, że hamulce będą wymienione na też Ultegry. Dlaczego? Tutaj mamy hamulce szczękowe single pivot, a wymienimy to na dual pivoty Ultegry R8000, a 105 będzie R7000. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego chcę wymienić hamulce, to zapraszam was na obejrzenie mojego filmu, gdzie pokazuję tam, jaka jest różnica między single pivotami a dual pivotem. Wymienię jeszcze na karbonowe koszyki, które są w KTM-ie, i wlecą jeszcze nam drugie koła RR511 DT Suisse z piastami, również DT Suisse 350. To co? Zapraszam was do oglądania. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli wam się podoba. To co? Lecimy. Zaczniemy sobie od łańcucha, zdejmiemy sobie łańcuch. Niestety będę musiał użyć skuwacza, bo tutaj nie mam żadnej spinki. Dałem sobie was trochę bliżej, żebyście mogli też coś poobserwować, co tu Woronko Leżyna wymyśla. Rozkujemy sobie pierwszy łańcuch, bo już w 11-rzędowej grupie 105 będzie spinka. Udało się. No to co, lecimy z kosem. Teraz zdejmiemy sobie przerzuteczki, zdejmiemy linkę. Ciach. I lecimy dalej. Nic, może użyjemy drugi raz. Dobra, możemy zdjąć koło. Pyk, nie ma kółka. Co wy na to, żeby krosika zważyć? Oczywiście mowa o samej ramie.
No proszę, jak się rusza. Niedobrze, niedobrze, dokręcimy. Ale polecam wam to, żeby sprawdzić, ile niutków trzeba użyć siły, żeby dokręcić różne elementy, żeby później nie było tak jak worą koleżyna rozwalił sobie fokusa, przekręcił za mocno, żeby po prostu to sprawdzić. Jest taka stronka, jak wpiszemy moment dokręcania, to wyświetli nam się lista, ile newtonometrów potrzeba do tego, aby dokręcić, więc szukamy hak przerzutki tyłu. Hak wymienny tylnej przerzutki do ramy między 2,5 a 3 newtonometry. Ustawiamy sobie na 3. Pyk. No i co? Tyle każe, tyle będzie. No ale się niby nie ruszy. I teraz trzeba tutaj... Pyku, pyku. Została nam korba i został nam ten mosteczek. Mosteczek będziemy wymieniać, ale zostawimy kierownicę. Rozkleimy sobie go. Morzowikę. Taka ciekawostka dla was. Na początku, jak zaczynałem swoją przygodę z taką, no powiedzmy, szosą, to żeby było mi wygodnie, to zastosowałem dwie owilki. Ta pierwsza to jest masakra jakaś. Odkręcimy sobie teraz klamką manetki. Nie tak łatwo. Potrzebujemy noża. Pierwsza. Nie ma drugiego. Co nam tutaj zostało? Kierownica. Zakręcę, żeby mi nie wypadło. I teraz coś, czego się trochę obawiam, czyli zmiana kwadratu na haluteka. Ale zobaczcie, mimo 9 lat, jak kręci się kwadracik. I to się kręci. Jestem trochę zaskoczony. Tam nie ma łożysk ceramicznych jak coś. No, ciekawe. Co my tutaj mamy? Jak to musimy odkręcić? Nie wiem. Ha! Boże, jak ona jest ciężka. Porównamy sobie ją do GLX-a potem. Mam nadzieję, że to mi wypasowało. Mam pomysł głupi, ale no. Pomożemy sobie siodełki. To teraz tak, przy odkręcaniu kwadratu, suportu na kwadrat, żeby go odkręcić, kręcimy w
kierunku, tak jak jesteśmy teraz, od strony napędu lecimy w dół i jak weźmiemy drugą stronę, też lecimy w dół. Także tak odkręcamy. Mi się udało tamtą stronę odkręcić, ale nie obyło się bez WD-40. A zobaczymy teraz tutaj. Ta strona nam się odkręciła. Popsikaliśmy, no i próba. Czy uda nam się teraz? Poszło leciutko, kur. Mamy to. Powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczony. Zobaczcie, jak to chodzi pięknie. I to w krosie Vento jedyneczce. Ciekawi jesteście, ile będzie ważyło. Dobra, zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. No, powiedzmy 2650 gram. Jak już jesteśmy, to zważymy sobie. Jest 0. Dobra, 1. Mamy tak 700. Dorzucimy do tego ramię, mamy 1200 i dorzucimy sobie suport. Mamy aż 1342 gramy. Zaraz porównamy sobie to z GRX-a. Dobra, w międzyczasie zdjąłem GRX-a. To ściągamy. Widać? Widać. To co? Bierzemy sobie GRX-a. Proszę bardzo. Mamy 519. Dodać. Czyli mamy 726 i dorzucimy sobie suporcik. I mamy 804. Czyli ciekawostka taka, że tylko przy zmianie korby i suportu będzie zaoszczędzone troszkę więcej jak pół kilo, a to już jest bardzo dużo. Lecimy dalej z tematem. Dobra, teraz zmieniamy aktora. Krosik idzie nam na boczek. Teraz kolejny aktor. Wchodzi nam dawca. Myślę, że tego pana, tą panią Fuji Altamirę już znacie. Tak, to ona będzie dawcą osprzętu, gdyż niestety od kilku miesięcy nikt nie chce tej pięknej bestii kupić. Więc postanowiłem, że po prostu sobie przerzucę to do krosika. A co? To co, zaczniemy sobie może... Kurczę, jaki ładny nowy łańcuch. Zaczniemy sobie, zaczniemy od łańcucha. Dobra, czyściocha trzeba zdjąć. Zdejmujemy. Okej. Okay. Bo tak, co nam tutaj potrzeba stąd? To nam zostaje. I zostaje nam przerzutka. Ale tył musimy zakosić. Pierwszy sobie tutaj nie pasuje. Odkręcimy sobie tyły. No panie. Coś nam tutaj się zakleszczyło. Powiem wam, że stresujące jest tak coś działać i mówić do kamery i żeby się coś nie zepsuło, żeby nie było trzody. No nieźle. Koła.
koła też przerzucimy sobie. O, nie w tą stronę. Koła sobie zabierzemy. Wrzucimy sobie do krosika. To nam zostaje. A tu chyba założymy sobie koła z krosa. Założymy sobie kółko z krosa. Już po grudzie. Teraz tak, tu trzeba nam piąteczkę. Zabierzemy sobie Ultegrę. Zważymy z ciekawości, czy będzie jakaś oszczędność. Tylko wcześniej zamienimy klocuchy. Zabieramy. Ale tutaj Paweł błąd. Niestety z fudzika nie weźmiemy sobie przerzutki, gdyż tutaj mamy na hak. A w krosie mamy obejmę. Ale to nie jest problem, bo już zdążyłem zamówić, odebrać. I będzie 105 z przodu również. Pyk, zaraz nam coś tu poleci. I nam już tutaj leci. Dobra, chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, coś wam opowiem. Tak, żeby było dobrze widać. Widać, o, tak będzie bardzo dobrze. Jest, to co? Pierwsze damy tektrosy. Jeden. Mamy 173, a dwa ważą nam 350 z klocuszkami. Lecimy Ultegrę. 175. Uwierzycie teraz? Ultegra jest cięższa od starych tektrosów. Czyli na hamulcach nie zaoszczędzimy. Coś bierzemy z fudzika jeszcze. To nam zostaje. Założymy może koło z przodu, żeby mógł sobie stać. Jak go nikt nie chce, to będzie sobie stał. Teraz zabiorę was na wymianę klocków w Ultegrze. Gdyż chciałem wcześniej trochę przeoszczędzić i założyłem zwykłe klocuchy. Chyba komplet kosztował, nie wiem, 15 zł. Ale na szczęście zostawiłem stare, gdzie tutaj po prostu odkręcę sobie, wymienię klocuchy na takie, jak powinny być. No i tutaj nie ma ceny, ale kosztowały chyba 38 zł za sztukę. To co, bierzemy się za odkręcanie. Wymienimy sobie klocuszki. Bardzo istotną rzeczą dla mnie jest to, że tu mamy na przykład informację, że jest na słoneczko i na deszczyk. O kurczę. O kurczę. Niby są te same, ale nie wiem, czy chodzi o to, że one są już, że były używane, czy nie, ale te są, o kurde, te są miększe. Ciekawe, ciekawe. I tutaj teraz sobie założymy. To musi sobie wchodzić tutaj. I to raczej jest bez różnicy. Dobra, jest różnica. Nowa śrubeczka. Fajnie, bo tutaj jest nałożony ten taki smarek, który zapobiega odkręcaniu. Fajnie, imbus. Filunia. Nie wiem, czy mam taki mały. Zaraz się dowiemy.
Siedzi. No i udało mi się znaleźć. Teraz zobaczcie, ile kosztuje sztuka, a cały cross jest warty mniej więcej teraz 1000 zł. Więc automatycznie, jak założę nowe klocki, drugie hamulce, to rower będzie praktycznie dwa razy droższy. No i fajnie, bo mamy podpowiedź, jak klocuchy mają być założone. Spoko. No, jakimś pokazywaczem to ja nie jestem superowym. Ta-da. Z ciekawości sobie zważymy z nowymi klocuszkami. Tam było, jak dobrze pamiętam, 360. A teraz 352. Zakładamy łożyska. Woron mechanik. Taki klucz zajebisty. Ile taki klucz? 2,8. To grubo, bo patrz na gówniarza. Korby nie dało się odkręcić. Klucze trzeba mieć profesjonalnie. Trzeba było jechać do Atlanty, nie? Ile kasy, taki klucz. Teraz je i masz. A to już rowerów szczęścia. Nie, to są wszystkie trzy rowery szczęści teraz, znaczy dwa. Cię poskłada. No i przykręcanie korby mamy zakres między 10 a 14 Nm. Tylna przyrzutka do haka ramy 8-10. Siedzi. Rozpakujemy sobie teraz nową przyrzutkę przód. Dobra, rozpakujemy sobie przyrzutkę. 105. Mamy świeżynkę. U, oni mają śrubkę. Śrubka. Dobra, mam pierwsza przymiareczka. Teraz będzie najgorsza rzecz. Tutaj. To wszystko ogarnąć. I jak zakładacie nową przerzutkę, to nie zapomnijcie, żeby tego nie zdzierać, bo przyda się, bardzo się przyda. Jest śrubeczko. Przymierzę sobie, czy przypadkiem nie dorzucić sobie. Nie, nie trzeba. I musimy trochę obniżyć. Już patrzyłem, że ma być między 5 a 7 Nm. Właśnie takim to sposobem, przykręcając przednią przerzutkę, rozwaliłem ramę w swoim fokusiku. Karbonowo oczywiście. Bo Woron sobie pomyślał, że wie, ile to jest 7 Nm w ręku, więc sobie przykręcił ręcznie. Bez klucza. Zmienimy sobie zaraz kółeczka na ceramiczne. Ale to będziemy musieli zmienić rowerek i wrzucić tutaj KTM-a. No i mamy go. No i tak, zdejmiemy sobie ceramiczne kółeczka. Zdejmiemy sobie koszyki. Zdejmiemy sobie siodełko. Zdejmiemy lemontkę, licznik i dzwoneczek. Rozbrajamy kapka. Z
KTM-a weźmiemy sobie kasetę. Zabezpieczymy hamulce. Przysmarujemy sobie jeszcze tu łożyska w widelcu. Przydałoby się założyć klamko manetki albo hamulce. Może hamulce. Ultegrasy sobie założymy. Sprawdzimy sobie, ile niutków. Hamulce szosowe do ramy 8-10. Pyk, mamy to. Lecimy tył. Siedzi klamko manetki. To mamy przerzuteczkę tyłu. Tutaj mamy przód. Fajnie popasuje. I tutaj sobie założymy. Dobra, to lecimy z przerzuteczką. Tutaj coś tam znalazłem. Ale na przykład ja, jak zakładam nowy czy stary pancerz, to robię jeden patent. A mój patencik to po prostu daje sobie smar. W tym przypadku jest to teflonowy. Jakąś tą kropelkę. Dobra, trzy. I wtedy dopiero zakładamy. Proszę, to jest pięknie. Nie jest źle. Założę sobie teraz lineczki na hamulce, bo to niestety, ale będę musiał Szajbajka poprosić o pomoc, bo zawsze kiedy zakładam tą przerzutkę, to zerkam na jego filmik, bo jest fajny. Inaczej po prostu nie mogę tego zapamiętać. Założymy sobie nowe linki do hamulców. Bremszug Deutsche Artikel. Tam jest dziureczka. Pyk. Pytanie, czy to jest przód, czy to jest tył. Zobaczymy w drugim rowerze. Wszystko wiem, to ma być tył. Czy będzie tutaj. Jest okejka. Tu mamy końcóweczkę, którą musimy włożyć do klamko manetki, a tutaj do tej blokadki. No i dobra. Trochę szmaru. Mam nadzieję, że przez te linki nie włączy mi się mowa po niemiecku. A może się tak zdarzyć. No nic, będzie trzeba hamulce zrobić trochę później, gdyż iż muszę znaleźć obcinaczki, bo pokażę wam, gdzie tkwi problem. Chodzi o to, że jak obetnę obcinaczką, to mi się zrobi taka kiszka. A jak są obcinaczki do tych spraw, to one mi po prostu tną równiutko pancerz.
No nic, idę poszukać. Ciachciaczki znalezione. Będziemy skracać lineczkę. Skrócimy sobie, to jest spoko, ale tą sobie skrócimy. Bo tutaj tak, no niekoniecznie. Niekoniecznie. O, teraz żeby wam pokazać. Nie wiem, czy widzicie. Mamy ten oplot. Weźmiemy zwykłe obcinaczki. No. Zwykłe, niezwykłe. No właśnie. Słabe są. A tym sprzęcikiem, trochę jak sekatorem, ciach i jest gitara. Coś będzie działać. No i teraz najgorsza rzecz, jak dla mnie, to zrobienie tej przerzutki. I praktycznie mamy wszystko gotowe. Założyć kółka, wyregulować owijka i jedziemy. No i dobra, bierzemy się teraz za przednią przerzutkę. Nie zdejmujemy naklejki. Włączamy szajbajka i lecimy z tematem. To jest płytna, o której nie wolno zapomnieć podczas montażu i regulacji przedniej przerzutki Shimano R8000. Trzeba trochę przewinąć. Nie. Widzicie, pierwszy mój błąd. Trzeba założyć łańcuch koło kasety. Na szczęście mam przygotowane. Więc nie będzie aż tak źle. Nie będzie aż tak źle. Dobra. Mamy to. Ale ząg. Zobaczcie, jaka sytuacja. Myślałem, że to ociera mi o hamulec. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale nie ociera mi o hamulec, tylko o to, że nie mieści się w ramię. Oponka 25 mm nie mieści się w starego crossa. Na szczęście mam 23 mm oponkę. Będzie trzeba przymierzyć i zobaczymy. Nic, zdejmujemy. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zmieniłem na to 23. Nie ociera. No i jest miejsce. No i niestety musi zostać oponka 23 mm. Będę musiał zmienić coś z przodu. A się narobiło. Kto by pomyślał, no. Mała zmiana scenerii. Znajdujemy się teraz już gdzie indziej. Ale projekt trwa dalej. Z szajbajkiem udało mi się wyregulować przerzutkę, założyć linkę. Działa. Pyk. Mamy to. Także jest git. Hamulce też są. Linki poprawiałem. Pozakładałem pancerze od nowa. Tylna przerzutka też jest mniej więcej ustawiona. Tak. No. Powiedzmy, że jest git. Nie jest może jakoś super. Ale chodzi, działa, ja jestem zadowolony. Została mi tylko jedna rzecz.
dopasować trochę bardziej siodełko, bo czuję, że jestem trochę dalej. Tutaj mam ramę 56, a ostatnimi czasy, jak śledzicie kanał, to KTM ma 52 ramy, Fuji ma 50, więc przyzwyczajony jestem do innej pozycji, tu jestem bardziej rozciągnięty, dlatego muszę trochę pomanewrować siodełkiem, bo tutaj nie chcę ingerować w żadne mostki, bo troszkę tutaj mi w sterach nie pasuje, jak sobie zakładam stare, które mostki posiadam. Zostanie mi założenie tylko teraz owijki i rowerek będzie gotowy do zważenia, bo sam jestem ciekawy, ile on teraz sobie waży. Jak oglądaliście filmy z testu drogi kontra tani, na który serdecznie zapraszam, to Krosik ważył tam ze starymi kołami, czyli tymi, które były, i na osprzęcie starym turnieja ważył chyba 10,6 kg. Zobaczymy, ile waży w tej chwili. No, dużo na pewno na korbie i na kwadracie zelżał. Trochę pewnie na kasecie, przerzutki podejrzewam, że nic. Jak już widzieliście, na hamulcach nawet trochę dostał kilogramów. No i trochę, myślę, że z 300 gramów na obręczach, bo te obręcze mają dużo większy stożek, tam jest chyba 19, tu jest 32 i jakieś 300 gramów będzie różnicy. Lustereczko oczywiście zostaje. To co? Zaklejam linki i pokażę wam, jak nawijam w skrócie owijkę. Także zapraszamy dalej. No to co? Z żelkami jest na tyle problem, że po prostu ciężko się tą owijkę trochę naciąga. No ale czego się nie robi dla komfortu. Lecimy po kolei. No i moja technika jest taka, że jak tu widzicie, jest początek tego kleju, to po prostu, nie wiem, czy to dobrze widać, nasuwam sobie i lecę tak po kolei. Wciąga brodę. Za chwilę będzie najgorszy element. Zaraz będzie najgorszy element tutaj. Ale jakoś wybrniemy z tego. Nie, dobra, lecimy tu do góry i zobaczcie, że fajnie załapało mi się tutaj. Podsuniemy żelko. Dobra. Lecimy. I tutaj polecimy sobie już tak. Tu trochę mocniej. Ale ta sama metoda, czyli łapię się tutaj tej linii. Powiem wam, że jestem zaskoczony miękkością tej owijki za taką cenę. No i tego, czego nie lubię, to czy wystarczy, czy nie wystarczy.
No ale ucięliśmy, więc no. Lecimy. No i cóż, mamy to. Tego żelka się tu nam zaizoluje. W zestawie mamy, jak widzieliście, taki kawałek taśmy. Ale ja to poprawię swoją. Może nie jest to super estetyczne, ale schowamy żelka. Tak to kończymy projekt, jakim było zmienienie osprzętu do starego mojego, jak się okazuje, kochanego crossa. Stwierdziłem, że fajną scenerią będzie to, żeby wejść tutaj, nawet słoneczko zaświeciło. Aby pokazać finał projektu, jaki zważenie go, ile nam to dało. Zapewne będzie nasuwać się wam pytanie, jaki to ma sens, żeby w rower, który waży, który kosztuje 1000 zł, no może trochę więcej, 1300, pakować grupę osprzętową 105, gdzie no jeszcze nie wspomnę o pedałach w ogóle, nie, że zmieniając samą grupę, rower jest wart w tym momencie, ojej, no myślę, że dobre 6000, ale uwierzcie mi, po przejechaniu się jest po prostu innym rowerem. Ciekawostką taką jest to, że pojeździłem trochę po trasach, które jeżdżę na co dzień KTM-em i okazuje się, że pobijam swoje rekordy. Czyli tak, dwie opcje. Jedna opcja, moja forma rośnie i trafiło na to, że akurat jechałem crossem. A druga opcja, podejrzewam, że gdybym powtórzył test drogi kontra tani na tym osprzęcie i na tych kołach, bo są założone tutaj koła, na których na których jeździłem w Fudziku, gdzie zrobiłem Zakopany Zamość, zapraszam do obejrzenia. Jest naprawdę rower naprawdę teraz wysokiej, wyższej klasy. Dobra, włożymy sobie i na koniec podsumowanie. Dobra, ściągamy gwiazdę. Jak pamiętacie, ważył 10,7. No, pamiętacie, ja się pytam, a sam nie wiem. Dobra. Zakładamy. Nie wiem, czego się spodziewać. Był na tych samych oponach i tych samych dętkach. Też ma licznik. No dobra, nie było tam dzwonka i lampeczki, ale jakoś się z tym poradzimy. Dobra, mamy wynik końcowy. 9,7 kg. Jak na rower tej klasy, co mogę wam powiedzieć? No, super lekko nie jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że producenci zawsze podają nam wagę roweru bez pedałów. Tu nam doszedł jeszcze licznik. Doszło jakieś tam światełka, więc śmiało możemy odjąć 300 na pedały. To myślę, że takie 9,2 dałoby się zrobić na jeszcze koszyk. A jak dobrze pamiętam, waga oryginału była 11,6. Także ja jestem mega zadowolony. Romantyczne zakończenie.
przy Zamojskim Moście Miłości. Łapeczka w górę, lajkujemy, przekazujemy dalej. Jeśli chcecie więcej takich treści typu majsterkowania, dajcie znać. Nie jestem w tym super dobry, ale postaram wam się przekazać wiedzę, jaką posiadam, i umiejętności kaleczenia serwisowego. Także trzymajcie się w górę. Tak. Trzymajcie się mocno. Hej.